Granded to dzieło studio Obsidian Entertainment, mającego już w swoim dorobku wiele znanych tytułów. Dostępne jest zarówno na platformie Steam, jak i też Xbox. Na chwilę obecną tytuł można ograć w subskrypcji Xbox Game Pass. Swoją premierę na Steam gramia ja w dniu 27 września 2022 roku. Wizualnie tytuł przedstawia się bardzo atrakcyjnie. Gra wprost, mieni się kolorami, otoczenie, w jakim się poruszamy, zrobione jest wyjątkowo ciekawie. Jest też dopracowane, i naprawdę widać, że włożono w to nieco pracy. Trawy ogromne niczym drzewa, napotykane owady wielkości samochodu, proste rzeczy codziennego użytku, wielkie niczym dom. Tytuł jest dobrze udźwiękowiony i niejednokrotnie będziemy oglądać się za siebie, czy przypadkiem nie mamy kogoś za plecami. Muzyka także wpada w ucho i jest też dynamicznie zmieniana, np. w przypadku istnienia zagrożenia. Rozgrywkę możemy prowadzić zarówno w trybie fabularnym, jak i też rozgrywać ją w formie sandboxa, bawiąc się tworzeniem świata. Główna misja fabularna to dociekanie historii tego, dlaczego nasza postać została karzełkiem w wielkim mikroświecie. Nie jesteśmy jednak do niej bezpośrednio wprowadzani, startujemy w nowym, nieznanym terenie, zupełnie sami, nie wiedząc co stoi za pomniejszeniem postaci bohatera. Odkrywając lokacje kolejnych laboratoriów i zaznajemiając się ze znalezionymi tam informacjami poznajemy historię gracza, jak i też głównego badacza, którego odkrycia stoją za możliwością miniaturyzacji. Gra dosyć skąpi nam tych danych i całość zaznajomienia z historią trwa nazbyt długo. Akcja toczy się w trójwymiarowym środowisku z widoku pierwszoosobowego, a świat, jaki przebywamy, widziany jest z perspektywy miniaturowej, kilkucentymetrowej postaci. Możliwe jest też przełączenie widoku w tryb trzecioosobowy. Trawy stają się wysokie niczym drzewa, mrówki są naszych rozmiarów, zaś komary i pająki stają się śmiertelnym zagrożeniem gra ma postać survivalu, gdzie nasz bohater musi dbać o zaspokojenie głodu i pragnienia, a celem jest realizacja stawianych przed nami zadań. Rzecz dzieje się w przydomowym ogrodzie i znajdziemy tu zarówno wielkie drzewo, jak i też oczko wodne z rybami, kijankami i podwodnymi pająkami. Napotkamy także roje mrówek, wielkie pająki i inne drobne żyjątka. Całość prowadzi nas ku odkryciu umiejscowienia laboratoriów badawczych, przy czym dotarcie do nich nie zawsze będzie proste. Zwykle wiąże się z poszukiwaniami wejść oraz aktywacji mechanizmów, gdzie całość jest okraszona lekką zręcznościówką. Nie wymaga ona precyzji, więc gra się w miarę przyjemnie, choć trzeba będzie przemierzyć wiele kilometrów w poszukiwaniu potrzebnych nam surowców. A skoro mowa o podróżach, to czeka nas wyprawa pełna przygód poprzez dosyć zróżnicowany świat. Będziemy przedzierać się przez las Traf, skakać pomiędzy jego źbłami, czy też strzelać z łuku do kropel Rosy, by je strącić i móc zaspokoić pragnienie. Będziemy też spinać się po rozłożystych gałęziach krzaków, zbierając igły ostu, które przerobimy później na strzały, czy też nurkować w oczku wodnym. Gra jest typowo stworzona pod multiplayer, a możemy tu grać wspólnie ze znajomymi w trybie kooperacji do czterech osób. Taka rozgrywka jest znacznie prostsza niż granie samemu. Naszym zadaniem będzie realizacja głównego wątku, plus podążanie wzdłuż pomniejszych misji, jakie podsuwa nam gra, aktywujących się zwykle po dotarciu w określone miejsce, czy też ubiciu nowego przeciwnika, bądź pozyskaniu nienapotkanego jeszcze surowca. Dadzą nam dostęp do kolejnych przepisów wytwórczych broni, pancerza, stołów wytwórczych, czy też elementów wystroju. Graczowi oddano w dyspozycję rzeczy takie jak crafting, który jest dosyć rozbudowany. Z użyciem różnorodnych surowców wytworzymy dosyć pokaźną ilość rzeczy, a ich liczba zwiększa się wraz z poznawaniem świata i odkrywaniem nowych surowców które to przebadamy w analizerze. Ten podpowie nam przepisy, w których możemy wykorzystać badany właśnie surowiec. Dostępne są także mutacje, które pozyskujemy wykonując niektóre z przedmiotów, czy też realizując jakąś akcję. Na przykład, rzucając oszczepem, zdobędziemy zdolność oszczepnik, która zwiększy zadawane za jego pomocą obrażenia. Dużo biegając, pozyskamy zdolność maratończyk, co przełoży się na lepszą kondycję i pozwoli nam dłużej biegać bez wytchnienia. Gra posiada też biblioteczkę, pozwalającą pozyskać informacje na temat wrażliwości napotykanych przeciwników, czy też specyfikacji, co jest źródłem danego surowca, więc łatwo będzie ustalić skąd go pozyskać. Dostępna mapa to rzut z góry, w której będzie nam dane zorientować się na temat swojego obecnego położenia oraz zaznaczyć miejsce, do którego chcemy się przemieścić. Dzięki temu ustalimy azymut, w kierunku którego możemy podążać, by dotrzeć na docelowe miejsce. Piktogram widoczny na głównym ekranie gry poprowadzi nas w tym kierunku. Możliwe jest także skonstruowanie z własnej bazy wypadowej, choć trzeba przyznać, że pożera to masę surowców budowlanych, więc jest to raczej zabawa dla trybu wieloosobowego lub prawdziwych zapaleńców zdolnych poświęcić czas na ich pozyskanie. Dostępne misje można podzielić na główne oraz poboczne, choć sama gra nie definiuje takiego podziału. Są one widoczne zarówno w lewym górnym rogu ekranu, jak i też w zestawieniu misji. Istnieje też wiele niedopowiedzeń i to intencją gracza będzie rozwiązywanie zagadki, gdzie konkretnie znajduje się cel naszej misji, gdyż nie wszystko jest dokładnie wskazane i niejednokrotnie wymaga eksploracji okolicy oraz wyszukiwania wyznaczonej lokacji. Gra jest niestety tak zrobiona, że przedmioty wymagane do wytworzenia niektórych elementów są dosyć rzadkie, występujące jedynie w konkretnym miejscu, i by je pozyskać, wymagają one długich wycieczek w teren, okraszonych niekiedy na potokanymi po drodze zagrożeniami. Pomijając czas niezbędny do poświęcenia taką wyprawę, to nie jest jednak na zbyt trudno, a grę możemy zapisać praktycznie w dowolnym momencie. Śmierć też za wiele nie zmienia, gdyż choć posiadane w plecaku przedmioty upadną w danej lokacji, to później łatwo jest przybyć ponownie na miejsce, gdzie padła nasza postać i je zebrać. Napotykamy też różnorodnych przeciwników, przy czym z początku gry nim zdobędziemy lepszą broń i opancerzenie, walka z co niektórymi będzie zbytnim wyzwaniem i w większości przypadków trzeba będzie salwować się ucieczką. Moja ocena. 7,5 albo nawet i 8 na 10. Gra się w to dosyć ciekawie i przyjemnie. Wielokrotnie zdarzało mi się paść, gdyż nie sprawdzałem poziomu zdrowia postaci, co później wiązało się z koniecznością biegania na miejsce, by odzyskać swój plecak z, ze swoimi zdobyczami, ale jakoś idzie to przełknąć. To, co mi się nie podobało, to złe, według mnie, zbalansowanie poziomu trudności. Ciężko jest tu pozyskać lepszą zbroję czy też uzbrojenie, ponieważ przeciwnicy do ubicia są dosyć silni. Pomaga w tym sytuacja, iż wrogowie potrafią się niekiedy zbugować i można strzelać do nich jak do kaczek. Ale czy powinienem się z tego cieszyć? Kolejna rzecz to rozstrzał surowców po mapie. Trzeba nadkładać drogi i tworzy się z tego kolejna wyprawa, gdy okazuje się, iż brakuje nam jakiegoś surowca i trzeba specjalnie po niego gonić. Tytuł ma w sobie dosyć dużo treści, co pozwoli Ci się zająć nim nieco dłużej. Tak więc fajna gra, i też starcza na długo. Tytuł na Steamie kosztuje 190 zł. Teraz jakaś przecena jest, więc kosztuje 127 zł. Oczywiście, jak zawsze, my jesteśmy poszkodowani. U nas obecna cena przy 33% obniżce to 127 zł. Najtaniej Kazachstan i Ukraina. Natomiast strefa euro to 115 zł, czyli nadal taniej niż my. Grę można zakupić nie tylko na Steamie, dostępna jest także w sklepie Microsoftu oraz poza nim. Natomiast jeśli chodzi o Kishopy, to tutaj ceny rozpoczynają się od 90 zł. Gra dostępna jest także w Game Passie, więc tutaj można dostać ją nieco taniej. Mamy także dostępne DLC w postaci ścieżki dźwiękowej i łącznie jest tutaj 34 utwory. Gra dostępna jest na Steamie od 27 września 2022 roku i zdołała uzyskać prawie 53 tysiące ocen. 83% spośród nich jest pozytywnych, wszystkich tych ocen jest prawie że 70 tysięcy, z czego negatywnych jest prawie że 7800. Jeśli chodzi o oceny negatywne, to tutaj gracze narzekają na nieco nudy i to, że trzeba dużo latać po mapie, żeby zdobyć surowce. Narzekają także na grę w multiplayerze, że niestety, ale ten system xboxowy ma w sobie jakieś błędy i potrafi graczy rozłączać, albo nawet może dojść do sytuacji, kiedy utracisz cały progres. To jest chyba jedna z najlepszych ocen, jeśli właśnie chodzi o oceny negatywne. Tak więc, jeśli ktoś chce, może tutaj przeczytać. To jest chyba całe clue właśnie tego, co graczy trapi. Jeśli chodzi o aktywność dewelopera to widać, że tutaj cały czas coś było dodawane, ostatnie patche są bodaj z 14 grudnia 2023 roku, tak więc jak widać tutaj cały czas coś jest ze strony twórców dorzucane. Patrząc w sekcję poradników, widzimy, że jest tutaj nieco poradników, aczkolwiek na YouTubie też są fajne rzeczy odnośnie takich unikalnych rzeczy, które warto znać o grze. Natomiast tutaj to, co warto przeczytać, na co warto spojrzeć, to instalowanie modów za pomocą Nexus. Nexus MODS właśnie tutaj jest i można. Poza właściwie Steamem, zmodować sobie grę i dodać sobie jakieś różne mody. Co do samej gry, jest to zarówno gra jednoosobowa, jak już wspominałem, jak i też sieciowa kooperacja. I gra jest tutaj bardziej skierowana w, tutaj w kierunku tej sieciowej kooperacji, gdzie w kilku graczy gra się o wiele przyjemniej niż jednoosobowo, ponieważ jest znacznie trudniej grać jako jeden gracz. Mamy dostępne także karty kolekcjonerskie, mamy też zapis chmurowy i ponieważ gra obsługuje kontroler, to też działa bardzo dobrze na Steam Decku. W grze dostępnych jest 16 języków, w tym także i język polski. Spolszczenie jest wykonane bardzo dobrze, wszystko tutaj jest czytelne i dobrze przekazane. Zaglądając do sklepu punktów, mamy tutaj łącznie 16 elementów, czyli 6 teł profilu oraz 10 emotikonek. Gra udostępnia także zdobywanie osiągnięć, tak więc mamy tutaj 41 osiągnięć do zdobycia. Ile zajmie nam przejście gry? Jeśli chodzi o rozgrywkę na PC-cie, to wypowiedziało się tutaj 122 graczy i średnia to można powiedzieć coś około 28 godzin. Najszybciej tutaj w 5 godzin ktoś twierdzi, że ukończył, najwolniej 254, zaliczając zapewne wszystko. Tak więc uśredniając to, jest to coś około. 20-26 godzin. Patrząc na przełom ostatnich 3 miesięcy, odnośnie tutaj rozgrywek, to Graf to dosyć duża liczba graczy. Ona tam stopniowo można powiedzieć fluktuuje, raz mniej, raz więcej, ale generalnie Graf to dosyć dużo osób. Gra po instalacji zajmie 10 35 GB na dysku. Jeżeli grę będziemy chcieli pobrać, to do pobrania będzie prawie że 10 GB. Zapraszam Was także do odwiedzenia mojej strony www pod adresem hakimo.do.pl. Znajdziecie tam zarówno recenzję tej gry, jak i też recenzję innych gier, które poprzednio opisywałem. Jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, zapraszam do dołączenia do ogrona moich widzów. Zostaw lajka, wrzuć komentarz, podziel się swoimi uwagami. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnej recenzji. Zapraszam Was także na mojego Discorda. Jeśli masz chęć po prostu porozmawiać, to zapraszam, będziecie mile widziani. Link w opisie. Podobnie, zapraszam także swojej grupy Steam, yy, widzowie Hakiego, i tutaj mam system kuratora. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi grami, które ja polecam, które mi się nie podobały, które są takie, można powiedzieć, nijakie, nie wiadomo w którą stronę, zapraszam do obserwowania kuratora. Link także w opisie.